Witam na kolejnym odcinku z Farminga. Dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. I tak, dzisiaj jak widzicie samozbierająca tutaj w roli głównej. Bobka tu stoi przyczepy z kiszonką, bo żeśmy szybko musieli pryzmę wypróżnić i bobkatem wziąłem, tu wysypałem wszystko. Ja pierdzielę. Wziąłem bobkatem, wysypałem po prostu ten. Z pryzmy wszystko i na przyczepy załadowałem. Poczekajcie, jest to tura, aby przestawię, dobra. No i dzisiaj Tak, chciano. koszę tą łąkę dużą, nie? No możesz kosić. Albo wiesz co, Miki? Weź tam zostaw może New Holanda i może pojedź zgrabiać, co? Już za późno, No ale dobra, to ten zostaw dojadę, na łące. to tak zrobię. No zostaw na łące i tyle. No, Miki tnie New Holanda, 12 przy zgrabiarce. To pierwszą łąkę ja sobie zgrabiłem i stwierdziłem, że zacznę zwozić, żeby nie przyschło aż tak, żeby to mokre w miarę zwieść. Żeby lepiej się tam kisiło. No, pryzmę wyczyściliśmy, na przyczepy to wszystko wysypaliśmy, bo krowy oprzątnięte już były i po prostu tyle łąk, to stwierdziliśmy, że w pryzmę to się walnie, się przykryje dwie stare folie na kupę i będzie git. Tak. No, i lecimy sobie teraz właśnie na tą łąkę tutaj trójkątną. Słomę zwieźliśmy wczoraj, dzisiaj lecimy właśnie sobie ze sianokosami. Ale No. widzicie, wczesna pora. No, dosyć wcześnie, zaraz po oprzęcie się wzięliśmy z Mikim. Znaczy ja tam jeszcze ten kończyłem pasowóz kręcić, Miki już pojechał kosić. No, a ja tutaj ze samozbierającą wszystko uszykowane było. Wczoraj w nocy trochę Miki posiedział. No, No. samozbierająca taki spontaniczny nabytek to było, ale przydatna wam powiem, bo myśleliśmy, żeby. Znaczy ja myślałem, bynajmniej nie wiem, Mikołajowi w głowie nie siedzę i nie wiem co myślał. Ja myślałem, że nie będzie aż tak bardzo potrzebna do naszego gospodarstwa. Aczkolwiek ja wpadłem na pomysł, żeby ją zakupić. A tu jednak się przydaje czasem do kiszonki, właśnie teraz do siano kiszonki, do zwożenia na pryzmę. Wygodniej po prostu będzie nam w pryzmę, bo jakbyśmy teraz mieli znowu 30 balotów owijać może, to trochę zajmie, a jak pryzma jest wolna, bo wiecie, na osi nie, aby jedna pryzma niestety jest. I to jest właśnie minus. Jakby dwa je były, to byśmy lekko, to wszystko byśmy w pryzmę najprawdopodobniej sypali. No pewnie tak. No i ten. Nie w baloty, no żeby po prostu było szybciej, nie? Wiadomo, parę razy by trzeba obrócić z pola, bo za duża ona nie jest. Ale póki się nie zwróci, nie będziemy wymieniać. Bo tak to na razie jeszcze na siebie może nie zwróciła pieniędzy tyle, co ten, ale po prostu zaoszczędzamy czas, no bo wiadomo, wszystko trzeba usprawniać. Tam wiadomo. No i tam możecie łapkę w górę zostawić, jak wam się podobają te zgrzyty ze samozbierającej. No. No, takie o. Chcę zdjęć porobię parę. I ty Mikołajo tam już wziąłeś tą. Tak, ja już wjeżdżam do łąki. Okej. Ty ile się jechało z tą? Którym biegiem się jechało? 5 na godzinę dwójką, znaczy się No. jedynką, tak wiesz. Jedynką na gazie, dobra. Damy radę. No, dzisiaj mamy znowu kolejny odcinek pod rząd nagrywamy, tak jakby, no bo tak jakoś się wzięliśmy za te sianokosy, a Miki mówi, ej, sianokosy miałeś nagrać. Mówię, ej, faktycznie, nie? I ja tu odpalam OBS-a i no nie, fyst. I tu widzicie, Miki trochę z bola przyciął. No, tak zahaczyłem. No. Już ciemno było to. Odpaliłem, no, ciemno było tam. O 5 to już jasno jest. A ty poszedłeś o. Za 10 szósta kosić jakoś. No, kosiarkami dwoma bywa, widzicie, 40 minut na Miki dwie łąki ciął. Trzecią zaczął. No. Samo No, objechałem w koło. tak Miki na oko półtorej przyczepy samozbierającej nasypało. No to ładnie. No, światło sobie musiałem w pokoju zapalić, bo to już ciemno, bo tam jak ktoś widzi, to 19:24 i 33 sekundy. Ten odcinek raczej dostaniecie. Dzisiaj jest czwartek, w sobotę raczej. Myślę, że na spokojnie dostaniecie i łapeczkę w górę. Pamiętajcie, strzelcie, bo to motywuje strasznie. Niestety nie podziękuję wam za. Albo podziękuję wam za łapeczki, choć nie wiem ile ich będzie, ale za każdą łapkę dziękuję. Po prostu. Ja też. Ja też. dobra. Muszę tu pozbierać to, co mi się po prostu wysypało za pryzmę, bo po prostu zapomniałem, że tak daleko jak sypie ta przyczepa. Ma rozmach. Dobra, teraz podjedziemy. Ile? Jedynką, tak? No. Dobra, to. Dobra. Podniesiemy, podbieram. Jak widzicie, hydraulika na pełnej w tej przyczepie jest. Jest fest po prostu. Jo. Mas, no. No. Pryzmę myślę, że nasypiemy tutaj.
Trochę będzie tej kiszonki, wiadomo, może około 50 ton, może więcej. Wiadomo, trzeba tą kiszonkę będzie w miarę szybko spaść, żeby ten, żeby z kukurydzy się zmieściła. No, żeby bo tak to będzie trochę lipa. No, z kukurydzy, żeby nam się zmieściła i to, o, tu baloty zostają. Ale lagi mam, jak patrzę na te baloty. Super. Tak. No. Realność farminga w końcu, nie? To się lagi, no takie czuję, że ścinki mam. Znaczy taki spadek FPS-ów poczułem. No, 30 stale FPS-ów, ale to tak jest przy tym nagrywaniu i przy shadera jeszcze. No. No i tamtą dużą, największą łąkę wam pokażę w sumie, która to jest ta kupiona nasza łąka, bo ona nie ma numerka ani nic. 35 tysięcy zarendaliśmy, ale wam pokażę, bo jadę teraz na tą starszą jeszcze łąkę. Łąkę. O. Dobra, mingacza sobie zapuścimy. I z tej nowej, właśnie najnowszej łąki, z tej wielkiej, robimy nasiano. Bo do paszowozu nam siano jest potrzebne. Tak to wygląda. Ludzie. Jeszcze wam pokażę kukurydzę może. Przy okazji, jak już przejeżdżałem, tu widzicie sąsiada trochę wyższa. Ale tam z tyłu, na tym naszym nowym polu jest jeszcze wyższa, taka jak ta może. O, tu jest ta łąka po lewej, a po prawej nasza kukurydza. Późno była siana, bo po jęczmieniu ozimym znowu. O, tam Holand sobie stoi z kosiareczkami. Pierwszy raz w ogóle dwunastka nie była pod kosiarkami, nie, na sianokosach. No, tutaj jakby wyglądają jak dwie te łąki, ale tu jest ta cała i tamta tak jakby. O, ja myślałem, że są dwie, ale wyprowadziłeś błędu. No to jest chyba jedno, mi się wydaje, no, ale 35 tysięcy, no to troszeczkę pieniędzy poszło, bo to jest chyba ponad 2 hektary łąka, ale piosek tu jest po prostu i słaba klasa i dlatego tak tanio, no po prostu, nie? No, Miki tam leci, bo tak to jak dobra ziemia, to po 40 tysięcy za hektar, co ma, to jest ponad hektar i za 35 to w sumie tanio, bo moim zdaniem, nie? No tania. No, a tam jeszcze soja jest, tam gdzie rzepak był w zeszłym roku, gdzie było koszone chyba na odcinku w sumie. Michał, co ty zrobił? Pieniuszu, co? Ta kosiarka się powiększa, tak się jest grawiarka. Jak? No patrz, podejdź tutaj do mnie. Widzisz? Ale będą pokosy po bizonie grabione. I... No, wracając do odcinka, będziemy grabić raczej słomę po bizonie, bo szybciej po prostu będzie. No wiadomo, usprawniać trzeba, jak już to mówiłem wcześniej. No, soja tu widzicie zielona. Nie wiem, można było kosić na kiszonkę, ale nie wiem właśnie, czy ten mod dodaje. Ty, soję na kiszonkę walnąć. To by było coś. Tylko, że ona na oziminy by nie mogła być i byśmy po niej nic nie zasiali, nie? Właśnie. Ale ona jest o wiele większą objętość by miała niż jęczmień, nie? No, trochę będzie trzeba tu powracać. Nie powiem. A jutro właśnie chyba ma padać, z czego tam właśnie mówili w radiu. No tu ja tam telewizji to nie mam czasu nawet oglądać, a smartfona patrzeć to ja zupełnie zapomniałem, jak tam się obsługuje. No. Pogodę mówią, że jutro ma padać, więc lipa, bo żniwa będą przerwane. I fajna do zrobiarka, teraz mi się podoba. Ale opuściłeś, żeby pod wiatę weszła. No. Ale tak to i tak przecież tutaj zostawiam koło łąki i se wsiadaj w New Holanda i koź, nie? Tak, dokładnie. No i potem ja tam z buta się kopsnę i tyle, nie? No nie, to weźmy sobie zatoraz przed sarką. No, bo przecież było zatorem trzeba przyjechać, nie? Ale zatora potem przecież do domu będzie trzeba. Albo wsiądziesz ze mną w zatora, jak wrócisz do domu i przywożę cię na łąkę. Tam. Dobra, pełna przyczepka już. Uda, szok. Trochę miaków porobiłem, to nie patrzcie, bo po prostu podwierak jest... Nie jest szeroki, o! Wąski też nie jest, szeroki też nie jest. Jest taki nie za duży, nie za mały, w sam raz. W sam raz, o! W sam raz. Ty, czekaj, która to będzie minuta? Minuta to może piąta dopiero być. No, trochę odcinek widzicie z transportu, trochę właśnie taki... ze zbierania, ale wiadomo, zawsze coś dla odmiany, bo chyba nigdy nie było jeszcze siano kiszonki w pryzmę na odcinku. No, nie było na pewno. A na pewno samo zbierające też nigdy nie było na odcinku nie zrobione, więc dobrze jest. No, łapencję możecie tam zostawić na dole, tam taka jest ten łapka w górę. Nie powtarzaj, bo nie zostawię. Cicho, ja wiem. Łapkę, tam jest łapka taka w górę, tak co kciuk tak do góry, ale jest taka co w dół. Możecie dać którą chcecie, obojętnie. Ale lepiej tą w górę dać ogólnie, nie? Tam gdzie ten palec tak w górę jest ten kciuk. Bliżej macie. No.
Pewnie się zapytacie, czemu tą łąkę dalej właśnie tniecie na kiszonkę, a nie tą, co macie bliżej. Bo jest większa. No wiadomo, można było pół ściąć, ale po co tam się tak mielić? A tam jest trochę mokrzej, tam trawa aż tak nie powysychała, bo tu trochę chyba suchsza jest, nie, niż tam. No, troszeczkę. No i wiadomo, lepiej będzie zakiszacza, nie będzie trzeba dolewać. Nawet, nie no, jakbym zakiszacz dodawał, to bym nie mógł już jechać po kolejną przyczepę. O Boże. No, To jest bezkisłe. pozdro dla komaty. No, ale może kiedyś się jakiś tam zakiszacz właśnie kupi, się taki właśnie polewa, jak Miki tam mówił, że na pryzmie był, jak Miki tam na pryzmie działo z kiszonką, ty 10 minut już jest. To do 40 tak można jechać śmiało. No, żeby tak odcinek był 20 minut, żeby was nie zanudzić. Tak. Dobra, migacz spuścimy. Kondów włączony był. No. I tam możecie napisać w komentarzu, czy wam się odcinek taki podoba. Czy chcecie więcej takich akcji, że coś z transportu dużo. Czy wolicie, jak jest orka na ugorze. No, co prawda orka chyba jeszcze nie było w ogóle z tej serii. Nie było na pewno. No i na baloty znowu się patrzę, to mam. A i nie, chyba kiedyś była, ale to tymi małymi zestawami, znaczy się małymi. Nie, to Jak nie był była na zetor. Arczyku. Co, co, jak co? Jak był zetor, to chyba była orka, nie? Czy nie? Czy Zetor jeszcze jest? A ty się, jak mnie był pół do zetora. Bomet? No. Jo. Teraz ogólnie mamy jeszcze w planach PHX-a kupić, więc nawet nie To... zobaczycie, jak Jagunia tam działa. Co, Miki? A Miki chyba na Z2 poszedł, mi się wydaje. Ostro. Czekajcie, no muszę sobie nawrócić tutaj jakoś, bo za szybko, żebym chyba trochę depnął. Czekajcie, że to przeszło koło Bobkaza. Boże, Jak koło. będziesz chciał, to sobie możesz pokosić trochę, bo ja muszę iść na tak 10 minut na Z2. A to Miki. Tak. To bądź jeszcze 2 minuty i skończymy odcinek, co? A no chyba, że tak, no dobra. No to bądź jeszcze parę minutek i ten. Ja tam się Parę usprawiedliwię. minutek to zaraz dziadek wie, co będzie robił. Wagony będzie kupował. Z No, z kurami. kurami. Ojeju, chyba nikt nie szczaił, co, nie będzie Na szczaił, o co pewno chodzi. nie. No. No, także jak dojadę na łąkę, będziemy kończyć, bo teraz Miki z pryzmy wyjechałem jak coś. A kurde. A ja już ten kawałek tutaj to pół taki jakby chciałem. No to kurde, tam popierdziałasz tą kosiarką. Idzie, jednak człowiek jak jest doświadczony w czymś, to mu idzie to szybko. Że już tą łąkę drugi raz, no to wiesz. No a ja nie pamiętam, kiedy ostatnią kosiarką się obsługiwałem. Już wiem jak ciąć. Ja nawet nie wiem, jak tam tego tuza z przodu się podnosi w tym New Holandii. Tam Miki odczaja, bo to wieta. Bo to nowe. No, dla mnie za nowe, ja tam wolę Zetorem jeździć, jak już pewnie zauważyliście, bo w sumie w ostatnim odcinku też jeździłem Zetorem. No Zator to Zator, a New Holland to New Holland, wiadomo, dla mnie stary Zator będzie dobry, lepszy niż New Holland, nie? No dla mnie też, ale wiesz, a gdzie są to? No ale po taniości się udało kupić chyba za 120 tysięcy, to nie ma co ukrywać. No, może kiedyś go się pomaluje, bo trochę ten czerwony fiatowski wyblak, taki brązowy jest, to nie podoba mi się taki kolor. No, mogły być w sumie niebieskie, ale... Zobaczymy, może coś się na zimę będzie kminiło. A może nie. Może na zimę go się upchło. Gdzie ty chcesz go już upychać, co ty? Pewno. Pogrzało cię. O Trzeba Boże. wymieniać. Nie no, jak już to byśmy upchali najwyżej ten, dwunastkę. Co? Dwunastkę, jak już. Kogo? Dwunastkę. Ursusa Chyba 2. ciebie. Nie no, by się kupiło wtedy teleskopówkę i ciągnik, nie? Nie, no nie wiem, wiesz, no A nie no, 12 w to sumie, 12. bo do orki będą te lepsze, te ciągniki są lepsze. Bo też ostatnio patrzałem te JCB, czy jakoś tak, jak to się to wymawia, ja tam nie wiem, JCB, czy jakoś tak. Dobra, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze hashtag JCB w komentarzu, czyli JCB, no, chyba tak to się wymawia. I ten, jak ktoś tak napisze, to dam mu serduszko i trzymajcie się, łapeczka w górę, subik, komentarz i trzymajcie się, do kolejnej, na razie, cześć! Cześć.